Są młodzi, mają kilkanaście lat. W ich życiu nastąpił taki splot wydarzeń, z którymi sobie nie poradzili. Sięgnęli po używki i wpadli w sidła uzależnienia. Wydaje mi się, jako terapeuci rodzinnego, że wszystkie problemy naszych podopiecznych biorą się z tego, że współczesna rodzina jest niewydolna wychowawczo. Przeżywa różnego rodzaju problemy i trudności. Myślę sobie, że stan rodziny dzisiaj jest gorszy niż był 10 lat temu i raczej ma tendencję do pogarszania się i więzi rodzinnej, i relacji z dzieckiem. Na to nakłada się szereg różnego rodzaju czynników. Myślę sobie, że głównym powodem uzależnienia jest niewydolna rodzina. No niestety obecna i cywilizacja, i taka kultura jest taką kulturą chodzenia na skróty. Uzależnienie, wszelkie substancje uzależniające są taką metodą radzenia sobie z wieloma problemami. To chcielibyśmy wszystko załatwić łatwo, miło i przyjemnie. I zazwyczaj ten środek pomaga w załatwieniu pewnych spraw, w radzeniu sobie z emocjami, z problemami życiowymi, jakimiś załamaniami. Właśnie przez to, że weźmiemy coś, co nam poprawi humor. Nie radzimy sobie z wymaganiami szkolnymi, to znowu weźmiemy coś, co nam da power, moc, będziemy fajni, będziemy się fajnie bawić na imprezach, wytrzymamy maraton 24 godziny imprezowania, no ale niestety później pojawiają się negatywne skutki. Niestety organizm tego nie wytrzymuje na dłuższą metę i domaga się coraz większych dawek. I stopniowo tak się rozwija uzależnienie. Niestety bardzo często u bardzo młodych ludzi do nas trafiają osoby, nawet 14-letnie, już ze stażem brania, rok, dwa lata albo i nawet dłużej. Bartek nie poradził sobie z traumatycznym wydarzeniem i uciekł w narkotyki. Setka głupia, bo chciałem uciec od problemów, mama mi umarła i wtedy wolałem pójść w jakieś takie uzależnienie. No wtedy to wydawało się fajne, nie? A z czasem okazało się, że jest trudne i przez to nie wytrzymałem. Nie dawałem rady, codziennie musiałem i przez to sobie trafiłem. Bartek jest jedną z 24 osób obecnie korzystających z pomocy Katolickiego Ośrodka Dom Nadziei, który od 1995 roku działa w Bytomiu i pomaga uzależnionej młodzieży w wieku od 14 do 21 lat. Dom Nadziei to jest ośrodek, który zajmuje się terapią dzieci i młodzieży uzależnionej od alkoholu i narkotyków. W tym od kilku lat również prowadzimy terapię osób uzależnionych i chorych psychicznie. Tu młodzi ludzie znajdują pomoc. Na pewno odkrywam siebie, poznaję moje emocje, poznaję własne nowe zainteresowania. Po prostu uczę się żyć na nowo. Terapia przede wszystkim polega na tym, żeby pokazywać, że można żyć inaczej, że można spróbować innego sposobu radzenia sobie z problemami, że to nie jest łatwe. To od razu trzeba nazwać, że terapia nie jest drogą na skróty. Trzeba zmierzyć się ze swoimi emocjami, zmierzyć się ze swoimi trudnościami, czasami też słabościami. Trochę, żeby poznać samego siebie nie takim, jakim chciałbym być, ale takim, jakim jestem naprawdę. U nas w ośrodku mamy model społeczności terapeutycznej, czyli gro odpowiedzialności za to, co się dzieje tutaj w domu, spoczywa na młodzieży. Terapeuta nadzoruje to wszystko, co się dzieje. Każdy ma swoją rolę, każdy ma swoją odpowiedzialność, każdy jest tutaj na jakimś stanowisku, można tak powiedzieć. Z grupy młodzieży jest wybierany zarząd. Zarząd ustala plan dnia, zarząd ustala, co się ma dziać w danym dniu. To jest gospodarz domu, który jest odpowiedzialny za to, jak ten dom wygląda. Jest kierownik pracy, który dysponuje, co kto ma robić w danym dniu. My im pomagamy, ale tak właściwie chodzi o to, żeby ich trochę nauczyć wypełniania ról życiowych. Oni się z tym wszystkim spotkają w realnym życiu, na zewnątrz, w domu, sprzątaniem, gotowaniem, praniem, ogarnięciem wokół siebie wszystkiego, co jest, więc trochę ich uczymy takiej realności. Główną umiejętnością to jest nazywanie tego, co ja myślę, co ja czuję. Mówienie o emocjach, też takie konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, bo wiadomo, że jeżeli jest 20 osób pod jednym dachem, to te konflikty są. Ich się nie rozwiązuje przemocą, agresją, tylko rozwiązuje się poprzez rozmowę i dochodzenie do porozumienia. Więc to jest podstawowa umiejętność. Kolejna rzecz to jest uczenie nowych zainteresowań, że można spędzać czas inaczej. To znaczy chodzenie na ściankę wspinaczkową, jeżdżenie na obozy w góry, jeżdżenie na skałki, basen. Wszystko to, co pozwala rozwijać nowe pasje. Bo jednak jak się zabierze narkotyk, zabierze się coś, co dawało frajdę i przyjemność. Trzeba coś dać w zamian, bo inaczej pokazujemy, że rzeczywistość jest szara i nudna.
jest ścianka na przykład, no to przynosi oczywiście adrenalinę, to przynosi frajdę, to przynosi też takie poczucie sukcesu, że ja potrafię coś nowego, coś fajnego i mogę rozwijać te zainteresowania. Staramy się zmieniać ten repertuar zajęć dodatkowych, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Młodzi ludzie przebywają w Domu Nadziei do roku. Wszystko rozpoczyna się od porannej rozgrzewki, gimnastyki. Później są modlitwy poranne, później jest spotkanie poranne, na którym cała społeczność ustala, co będą w danym dniu robić. Do południa najczęściej są lekcje. Mamy tutaj również lekcje w systemie nauczania indywidualnego. No teraz mamy wakacje, więc to też troszkę inaczej wygląda. Natomiast w ciągu roku szkolnego tutaj przychodzą nauczyciele i te osoby, które są niepełnoletnie w ośrodku, uczestniczą w obowiązkowych zajęciach szkolnych. Później mamy obiad. Po obiedzie jest godzina sportu. Po godzinie sportu jest szereg różnego rodzaju terapii grupowych, są to grupy wsparcia, są to jakieś terapie interwencyjne, kolacja, po kolacji spotkanie wieczorne, modlitwa wieczorna i młodzież idzie spać. Nie brakuje młodych uzależnionych. Na leczenie w ośrodku są listy oczekujących. Żeby skorzystać z jego pomocy, trzeba się zgłosić do Domu Nadziei. Trzeba skontaktować się z naszym biurem pod telefonem 32 286 06 23 i tam w biurze jest osoba, która jest odpowiedzialna za konsultacje i przyjęcia do ośrodka. Trzeba umówić się na konsultacje w naszej poradni. W przypadku osób, które są spoza Śląska, bo również takie osoby też przyjmujemy, taką konsultację wykonujemy również telefonicznie, natomiast w przypadku osób ze Śląska taką konsultację robimy osobiście. No i klasyfikujemy daną osobę do pobytu w ośrodku albo proponujemy jakąś inną formę pomocy. Bo nie zawsze i nie w każdym przypadku jedynym wyjściem uzależnienia jest leczenie stacjonarne całodobowe. To może być ambulatorium, to mogą być grupy wsparcia, a może to być na przykład terapia małżeńska, bo młody człowiek wziął 2 razy narkotyki, natomiast sytuacja w rodzinie jest tak trudna, że warto by było, żeby najpierw rodzice skorzystali z terapii małżeńskiej, a później z terapii rodzinnej. No i kiedy ta konsultacja, jednak z tej konsultacji wynika, że dana osoba powinna skorzystać z naszej oferty, zapisujemy ją do kolejki, no i ta osoba czeka. My kontaktujemy się z tą osobą, uzgadniamy przyjęcie. Ośrodek pomaga nie tylko młodym ludziom, ale także ich rodzinom. Mamy również spotkania z rodzicami. Rodzice mogą odwiedzać tutaj swoje dzieci. Raz w miesiącu jest takie spotkanie całodniowe, to jest czwarta niedziela miesiąca, gdzie zapraszamy rodziców osób, które obecnie przebywają w ośrodku na taką grupę czy wsparcia, czy grupę terapeutyczną. Też chcemy z nimi spotkać się, poznać tych rodziców. Też pracujemy z rodzicami w terapii małżeńskiej, rodzinnej i również z naszymi podopiecznymi, czyli te oddziaływania na rodzinę, która można powiedzieć jest źródłem różnego rodzaju problemów, w tym uzależnień, są w ośrodku dosyć duże. Po zakończeniu leczenia młodzi ludzie nie zawsze wracają do domu, do dawnego środowiska. Większość naszych wychowanków wraca do rodziny. Niektórzy natomiast trafiają do naszych hosteli. Mamy taki zaprzyjaźniony hostel w Bielsku-Białej. To są hosteli dla nieletnich i dla osób pełnoletnich. I część naszych wychowanków po zakończeniu terapii trafia do tych hosteli i tam dalej kontynuuje naukę, pracuje, tam sobie szukają mieszkania. Z różnych powodów nie chcą wrócić do swoich rodzin, bo coś tam im nie pasuje. Albo, nie wiem, sytuacja rodzinna jest za trudna, albo ta sytuacja w środowisku, w grupie rówieśniczej jest za trudna, bo tam jest za duża grupa na przykład osób, które biorą narkotyki. Fundacja Dom Nadziei, którą prowadzi ośrodek, pomaga też przez przychodnie. W której również zajmujemy się pomocą osobom uzależnionym od tak zwanych zaburzeń behawioralnych, hazard, internet, gry komputerowe, pracoholizm czy uzależnienie od zakupów. I tam w poradni, którą również mamy w Bytomiu, w centrum miasta, przyjmujemy już nie tylko osoby nieletnie, ale również zajmujemy się
pomocą taką ambulatoryjną również dla osób dorosłych, szczególnie tych uzależnionych od zaburzeń behawioralnych. Zajmujemy się również terapią małżeńską, terapią rodzinną. Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu ściśle współpracuje z katolickim ośrodkiem Dom Nadziei. Dom Nadziei jest jednym z filarów profilaktyki uzależnień na terenie miasta Bytomia. Tym samym jest jakby głównym partnerem Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w pracy z młodzieżą. Moja praca w Bytomiu w tej perspektywie, jeżeli mówimy o rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz wszelkich innych uzależnień, rozpoczęła się tak właściwie w 1993 roku. Katolicki Ośrodek Dom Nadziei pierwszych swoich pacjentów przyjął, z tego co pamiętam, w 1995. Już od tego czasu z księdzem dyrektorem Peciem wiązała nas taka naprawdę nić mocnej współpracy na terenie miasta Bytomia. Ówczesny prezydent miasta Bytomia powołał mnie na stanowisko przewodniczącej miejskiej komisji i wtedy zwróciłam się do księdza dyrektora Bogdana Pecia o współpracę w miejskiej komisji i właściwie od tego czasu rozpoczęła się już nasza taka naprawdę ścisła współpraca. Bardzo ceniłam sobie pracę księdza dyrektora Bogdana Pecia w miejskiej komisji bytomskiej. I w sumie do dzisiejszego dnia nasze związki oczywiście naszych instytucji i pracy na terenie Bytomia są nierozerwalne i strasznie mnie to satysfakcjonuje. Bardzo cieszę się, że dajemy wspólnie taką szeroką ofertę mieszkańcom naszego miasta, a w szczególności młodzieży oczywiście. Dom Nadziei to drugi dom dla młodych uzależnionych. Tu odzyskują nadzieję i wracają do życia bez nałogów. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą.